Popiełuszkę. Mówmy tylko o Popiełuszce. Chyba Kiszczak, prawda? I Wałęsa z nim siedział przy jednym stole. Czy ksiądz uważa, że to jest, no, po chrześcijańsku nawet, siadać z mordercą? Ja mogę usiąść z mordercą, ale proszę księdza, w sądzie, gdzie będę świadczył przeciwko zbrodniarzowi, a nie siedzieć w knajpie z nim, czy w jakimś Majndalence, panie Bubeckich, w biurach i negocjować. I wynegocjować największą zdradę, największe świństwo, jakie się naszemu narodowi dzisiaj wyrządza. I to mało tego, my w tym partycypujemy. W trakcie pierwszych wolnych wyborów, które odbyły się w 1989 roku, głosowano za pluralizmem. Ekipa CDN pojechała na Jackowo, aby się dowiedzieć, co to jest pluralizm. Co to jest pluralizm? Niech się pan nie pyta, dopiero wchodzę w te życie chicagowskie, rozumie pan? Panie, ja w takie rzeczy nie bawię się, to nie z mojego wieku. Proszę panią, co to jest pluralizm? O, cóż, zaskoczył mnie pan. No cóż, to jest... nie wiem, czy w tym momencie się nie będę myliła. Ale to jest właśnie to, co powiedziałam. To jest dbałość o tą kulturę. Pielęgnowanie tej kultury. Kochanie jej. Dobrze, dziękuję czy bardzo. Tak? Proszę panią, co to jest pluralizm? Dlaczego, proszę pana, będzie pan ze mną rozmawiał? Myślę, że ja już wypowiedziałam się na temat muzyki, może na temat pluralizmu wypowie się, powiedzmy, jakaś inna pani, czy inny pan, będzie ciekawszy wywiad. Nie sądzi pan? Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W ogóle pluralizm jako taki. Pluralizm jest to... muszę się zastanowić nad określeniem tym definicji. Pluralizm jest... uwzględnianie, być, nie uwzględnianie, tylko być pluralistycznie nastawieni to tolerancyjnie do wszystkiego. Tak w historii były wypadki pluralizmu. Jakie? No proszę pana, trudno mi sobie przypomnieć w tej chwili, ale były, nie? Tylko ja w tym kontekście to rozumiem. Co to jest pluralizm? Pluralizm? Dlaczego pan mnie o to pyta? Co to jest pluralizm? 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 Pluralizm. Pluralizm to jest... co to jest pluralizm? To jest chyba spojrzenie na coś w sposób nieaktywny. Tak mi się wydaje. To znaczy mówienie o czymś, a powiedzmy nieangażowanie się w pewne... Ja nie wiem, tak myślę. Czy w czasach Solidarności, czyli w tych pierwszych wolnych wyborach brała pani udział? Nie, ja w ogóle nie interesowałam się nigdy Solidarnością i uważałam, że jest to po prostu sprawa taka, że na dłuższą metę to jednak nie osiągnie ona żadnego efektu pozytywniejszego. Dziękuję bardzo. Oczywiście widzowie Kroniki Polonijnej CDN wiedzą, co to jest pluralizm. A jeśli nie wiedzą, to też nie problem, bo dzisiaj rodacy w kraju i za granicą walczą o konkordat. Mam do pani jeszcze pytanie. Czy jest pani za przyjęciem konkordatu w Polsce? Tak. Proszę nam powiedzieć, co to jest konkordat? O Jezu, wszystko muszę panu tłumaczyć. Tak ciężko jest to teraz powiedzieć. Może kogoś pan innego będzie brał. Ja nie lubię się to tak do kamery nagrywać. Czy jest pani za przyjęciem konkordatu w Polsce? No dlaczego nie? Tylko, że ja już dawno w Polsce byłam. Już zapomniałam, jakie tam się gazety wychodzą. Nie wiem, no już nie pamiętam. A czy wie pani, co to jest konkordat? Konkordat? No nie bardzo. Proszę mi powiedzieć. Proszę mi powiedzieć, co to jest konkordat? O, nie wiem. Pan wie? No nie. Co to jest konkordat? Konkordat? Kiedyś wiedziałam, dzisiaj nie wiem. Proszę mi powiedzieć, co to jest konkordat? Konkordat? Nie wiem. Konkordat. To jest właśnie, jest teraz walka w Polsce o konkordat. Kościół, a państwo. Tak? No i żeby to lepsze prawa miał Kościół. Konkordat to jest walka. No właśnie, walka, tak? Przedstawiam państwu konsula Tadeusza Żylińskiego. Panie konsulu, co to jest konkordat? Najkrócej rzecz ujmując, jest to dwustronna umowa międzynarodowa, której stroną jest jakieś państwo z jednej strony, a z drugiej Watykan.
ankiety, jakie prowadzono, między innymi poznałem wyniki jednej z takich kwietniowych ankiet prowadzonych przez Centrum Badań Opinii Społecznej, wskazują, że społeczeństwo stosunkowo w gruncie rzeczy słabo zna treść konkordatu. A czy w ogóle społeczeństwo wie, co to jest konkordat? Myślę, że niezbyt. Kupno i sprzedaż domów na przedmieściach Chicago to specjalność Krystyny Nikiel z biura